Cześć! To jest kolejny odcinek Najszybszej Torówki XX wieku. Dzisiaj dla odmiany jestem na Radomiu. W zasadzie już wyjeżdżam. Nagrywam ten odcinek od końca, od w zasadzie podsumowania, dlatego że trochę się nie wyrobiłem z czasem, byłem tutaj spóźniony, więc już nie nagrywałem nic od początku. Ale myślę, że mam dla Was dużo nagrań kręconych z toru, które mają coś pokazać. Dzisiaj była taka naprawdę solidna praca nad pozycją. Naprawdę dzisiaj chyba pierwszy raz pominąłem tempo. Naprawdę, bo ostatnio na Łodzi tak się mówi, ale niby pracuję nad pozycją, pracuję, ale jak tam na wyświetlaczu się kiepski czas pojawia, to człowiek zaczyna świrować i tak chce się łamać tempo. Dzisiaj nagrałem oczywiście jakieś onboardy tutaj z motocykla, bo okazało się, że kamera jednak działa, ta, która się roztrzaskała, więc nie wiem, coś tam, mam nadzieję, że coś się nagrało. Ale mam kupę ujęć właśnie tutaj z toru. No i dzisiaj powiem tak. Eksperymentalna pozycja ułożenia wewnętrznej nogi w zakręcie, która myślę, że dała mi pewną prędkość. Mam takie wrażenie, że znalazłem sporo prędkości w samym zakręcie. Po prostu czułem to. Co ta pozycja mi umożliwia? Przede wszystkim o wiele bardziej komfortowe do hamowania już w pozycji dołu ciała przygotowanego do zakrętu i o wiele bardziej komfortowe odwijania na pełnym gazie na wyjściach. Więc suma summarum myślę, że prędkość w zakręcie też uległa zmianie. Próbowałem cały czas to ciało na maksa do przodu wysuwać w apexach. Myślę, że jakieś tam się zdjęcia też z tego znajdą, mam nadzieję. Bo teraz tak w słońcu nawet ciężko zobaczyć jest na wyświetlaczach, jak to wyszło. I to jest bardzo udany trening, naprawdę. To jest bardzo udany trening, bo nie było wariowania o tempo. Było w sobie mało ludzi, bo mamy dzisiaj 6 czerwca, poniedziałek. Przyjechałem tutaj na sesję 12-15, tak jak z reguły. I co? Już się teraz zawijam. Muszę wracać, bo już od 17.30 mam treningi z ludźmi do wieczora, więc no co, zawijam się do pracy. A wy sobie oglądajcie teraz, jak dzisiaj te moje poczynania z tą pozycją były. Miłego oglądania, ładnych złożeń w apexie. Do zobaczenia następnym. Cześć!